Kolejne spotkanie z cyklu Z nami bezpiecznie i ekologicznie odbyło się w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Tym razem prezentowane panele skierowane były do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, które w tym roku ma swój mały jubileusz. Jesteśmy już od 15 lat na terenie Kielc. Nasze powstanie wiąże się z datą 18 maja 2000 roku. Przez ten cały czas staramy się działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także na rzecz naszych członków, którymi są policjanci, strażnicy graniczni, emeryci tych służb. Staramy się wspierać ich w swoich działaniach. Program Z nami bezpiecznie i ekologicznie skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Jego celem jest przekazywanie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa, ale również propagowanie postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia. Bezpieczeństwo to nie tylko to, co spotyka nas na ulicach, w domach, ale również przede wszystkim środowisko naturalne, które może być w każdej chwili zanieczyszczone, zatrute i może bezpośrednio działać na nas, na obywateli. Dlatego uważamy, że należy młodzież uświadamiać, że bezpieczeństwo to również nasze środowisko, nasza ekologia, to co nas otacza. Współuczestnikami prowadzonego przez IPA Polska programu są w szczególności służby mundurowe, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska oraz Straż Graniczna. W projekt zaangażowane są również instytucje i organizacje, których działalność związana jest z zagadnieniami ekologii i bezpieczeństwa, a także samorządy lokalne. My dorośli powinniśmy dbać o to, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mieli świadomość, co im grozi. No niestety, patrząc na współczesny świat, nie ubywa nam zagrożeń, a wręcz odwrotnie, przybywa. Więc używamy wszelkich sił, takich i dydaktycznych, ale i policyjnych, i tych wszystkich, którzy mają doświadczenie w sprawie, by przekazywać tą naszą wiedzę, wiedzę dorosłych, wiedzę specjalistów, młodym ludziom, by uważali, bo zagrożenie nie wiadomo, z której strony może przyjść, ale świadomość jest najskuteczniejszą formą przeciwstawiającą się temu, co może nam grozić. W trakcie spotkania młodzież szkół ponadgimnazjalnych miała okazję uczestniczyć w panelach dotyczących m.in. zagrożeń terrorystycznych, zagadnień związanych z ruchem drogowym, zarządzaniem kryzysowym, a także ochroną wód.